Jak uzyskać dochód pasywny dostarczając płynności na giełdę Uniswap? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam! Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem opisującym, jak zarabiać na dostarczaniu płynności na giełdę Uniswap i opowiem o co tam w ogóle chodzi. Ale zanim przejdziemy. Do tematu filmu to, tak jak zawsze, musicie pamiętać, że to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Dodatkowo przypominam, jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik dla początkujących który na pewno odpowie na wiele pytań, które zadajesz sobie na początku tej edukacji na temat kryptowalut oraz blockchaina. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, to możesz zarejestrować się na giełdach takich jak BitBay oraz Binance z linków, które są umieszczone w miejscu na opis pod tym filmem, jak i pod każdym filmem na naszym kanale. Także zapraszam do korzystania z linków. Jak widzimy dzisiaj Bitcoin kosztuje 15 854 dolary i jest na niewielkim plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Ja zaglądałem na giełdę chyba z godzinę temu i widziałem, że już przekroczył 16 000 i z powrotem widzę skorekcił. Ale osobiście spodziewam się jeszcze większej korekty. Dominacja Bitcoina na stronie Coin360 to ponad 66%, co oczywiście świadczy o tym, że altcoiny dostają właśnie po tak zwanej dupie. Zostawmy bitcoina na dzisiaj. Chciałem Wam pokazać i opowiedzieć, co to jest dodawanie płynności na giełdzie Uniswap. Jest to oczywiście nie tylko na tej giełdzie, ale ja Wam pokażę na przykładzie właśnie tej giełdy, zdecentralizowanej giełdy Uniswap. Chociaż pierwszym rynkiem DeFi, który umożliwił gromadzenie płynności za pośrednictwem automatycznych mechanizmów jest bankor. Uniswap stał się od tego czasu bardziej popularny, podobnie jak inne zdecentralizowane rynki obsługujące protokół płynności typu open source w Ethereum. Uniswap ma dedykowany i zdecentralizowany protokół do automatycznego dostarczania płynności dla par handlowych tokenów Ethereum. Każda para handlowa ERC20 do ERC20 ma dedykowany smart kontrakt, który przechowywuje rezerwy każdego tokena. Ten smart kontrakt kontroluje również sposób zamiany rezerw ty lub ktokolwiek inny może zostać dostawcą płynności, składając, deponując swoje tokeny w smart kontrakcie i otrzymując w zamian tokeny, tak zwane pool tokens. A pool tokens śledzą udział w całkowitych rezerwach dostawcy płynności. W dowolnym momencie oczywiście można również wymienić pool tokens na aktywa bazowe. Protokół Uniswap służy do automatycznego dostarczania płynności dla tokenów zgodnych z Ethereum, czyli wszystkich ERC20. Na stronie Uniswap.org możemy zobaczyć, mniej więcej jest to rozrysowane, i tu jest właśnie Uniswap Pool, czyli ten basen rezerw z tokenami, do którego my deponujemy nasze tokeny. Z jednej strony, ty deponujesz swoje tokeny, musisz zdeponować parę tokenów, czyli dwa, na przykład Ethereum oraz na przykład DAI. I jeżeli jakiś trader będzie chciał właśnie zamienić Ethereum na DAI, robi to z twoich tokenów. Twoje efilium się zmniejszają, daj się powiększają i otrzymujesz prowizję od zysków transakcyjnych. Zysk transakcyjny na tej giełdzie to 0,3% i ty dostajesz tyle, jaki udział masz w całym właśnie tym basenie depozytów. Jeżeli ty masz 50% udziału w pólu, to dostajesz 50% z tych 0,3% pobranych opłat transakcyjnych. Mniej więcej tak to wygląda w teorii, a teraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. Żeby zostać dostawcą płynności na giełdzie Uniswap, wystarczy wejść w zakładkę pool na giełdzie uniswap.org, podłączyć swój portfel i dodać Liquidity, czyli dodać tę płynność. Ale skąd masz wiedzieć, którą płynność powinieneś dodać, żeby otrzymywać jak największe prowizje? To jest dosyć prosta sprawa, wystarczy kliknąć sobie te trzy kropeczki, wejdziemy w analizy. I otwiera się strona na Uniswapie, która analizuje całą giełdę i wchodzimy w pary. Tutaj widzimy, która para ma największą płynność, widzimy również wolumen 24-godzinny, wolumen tygodniowy, ile zostało zebranych prowizji przez ostatnie 24 godziny oraz stosunek prowizji do płynności. Jeżeli wiemy już, że my otrzymujemy opłatę z prowizji, które pobiera giełda, Czyli interesuje nas para, która ma największy wolumen. Tutaj możemy sprawdzić wolumen tygodniowy i widzimy, że na pierwszym miejscu jest para e Ethereum do USDT. Ale też płynność wynosi 500, ponad 511 milionów dolarów, dlatego nie warto za bardzo wchodzić w tę parę, dostarczać płynności, ponieważ nasz udział będzie bardzo, bardzo mały i za dużo z tego nie zarobimy. Dlatego zobaczymy sobie według pobranych prowizji która z par ma najmniejszą płynność? I tutaj chyba najbardziej będzie opłacało się wejść w DAI ETH, ponieważ płynność jest 368 milionów, ale widzimy, że najwięcej prowizji zbiera właśnie ta para. Także ja dostarczę płynności do tej właśnie pary. Żeby to zrobić, przechodzimy z powrotem na uniswap.org i klikamy Pool. Oczywiście, żeby. Dostarczyć naszej płynności musimy podłączyć swój portfel Metamask do giełdy Uniswap. Jest podłączona. Ja mam trochę ponad pół ethereum, to jest 235 dolarów, i będę chciał to przeznaczyć właśnie na dostarczenie płynności do pary, którą Wam wcześniej wskazałem. Tu na giełdzie mamy dwie funkcje: możemy albo utworzyć nową parę, której jeszcze nie ma, albo dodać do już istniejącej. Ja dodam oczywiście do już istniejącej. Tu musimy połączyć tylko portfel. Dodaj, połącz. I jesteśmy połączeni już z Uniswapem. Tu jeszcze chwilę musimy poczekać. I klikamy Add Liquidity. Tu wybieramy sobie jaką chcemy parę. I tak jak mówiłem, ja wybiorę ETH plus DAI. I tutaj wybieramy DAI. Ale żeby to zrobić musimy mieć i ETH na swoim portfelu oraz DAI, ponieważ dostarczamy parę tokenów ERC20. W tym celu Metamask bardzo ułatwił nam sprawę, ponieważ możemy sobie zamienić szybko ETH na DAI. Ja to właśnie zrobię. Klikamy w Metamask Swap, zamiana na DAI i tu wpisujemy kwotę jaką chcemy zamienić na DAI. Ja dam połowę, żeby było mniej więcej porówno ETH i DAI. Klikamy, czekamy. Metamask sprawdza nam na jakiej giełdzie najbardziej będzie się to opłacało. Oczywiście zdecentralizowanej. Mamy najlepszą ofertę. Klikamy swap. Tu trzeba chwilę poczekać. I portfel nam zamieni. ETH na DAI. I komplet Mamy teraz już kupione bardzo szybki sposób DAI na naszym portfelu, nie wychodząc w ogóle na giełdę. To nam teraz niepotrzebne. Ja zamienię wszystko. Max Ethereum i potrzebuję do tego 113 DAI. Jednak tyle nie mam. Mam jedynie 112, dlatego to Ethereum trochę trzeba zmniejszyć. Jeszcze trochę. No, i elegancko, może tak być. Klikamy approve. Oczywiście, podłączenie do portfela musimy wyrazić zgodę na to. Potwierdzamy na portfelu. I czekamy na potwierdzenie. Wszystko mamy potwierdzone. Klikamy supply. I oczywiście potwierdzamy. Na metamasku też musimy potwierdzić. I transakcja została potwierdzona. Możemy sprawdzić na Etherscanie. Zamykamy okno. Tu możemy zobaczyć, mamy dwie oczekujące transakcje i to jest właśnie dodawanie 0, 245 ETH oraz 111 DAI. Tu musimy poczekać niestety aż to się zakończy i będziemy mieli już dodaną płynność. ETH potwierdzone, jeszcze tylko DAI. Wszystko zakończyło się sukcesem. Na dole w stronie uniswap.org możemy zobaczyć, że mamy, jaki mamy udział w całej płynności. Ile mamy zdeponowanych DAI, ile mamy zdeponowa zdeponowanych ETH. Teraz dobrze by było wiedzieć, ile będziemy na tym zarabiać. Dlatego jest taka strona jak uniswaproi.com, gdzie możemy sprawdzić aktualne ROI. Tu oczywiście jeszcze nie pokazuje, ponieważ ja dopiero dodałem. Płynność, ale jutro już pewnie będzie coś widać. Dodatkowo możemy stale śledzić nasze zarobki, przechodząc. Tutaj te trzy kropeczki naciskamy, analizy. Otworzy nam się info.uniswap.org. Przechodzimy w account i wklejamy tutaj swój adres ETH. Load account. I możemy zobaczyć, że zarobiłem już. 0.0001 dolara. I na tej stronie możemy widzieć wszystko. Tutaj ja mam tylko ETH, DAI, dlatego tylko jedną pozycję mogę zobaczyć. Ale jeżeli tych pozycji będziesz miał więcej, no to możesz sobie tutaj wybrać, którą pozycję chcesz aktualnie widzieć. Też oczywiście jest wykres, jest pokazane, są pokazane Twoje pozycje oraz transakcje. Polecam się w to pobawić, zobaczymy, ile na tym można zarobić. Ale jeżeli pieniądze mają leżeć, środki mają leżeć, czy to Ethereum, czy DAI, no to warto chyba coś takiego zrobić. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.